To proszę Państwa tak, pozwólcie się, ja będę na siedząco. Tutaj poprosiłem organizatorów, żebyśmy mieli za sobą mapę Mołdawii. Myślę, że ona przy wszystkich naszych wystąpieniach dzisiaj się przyda. Szczególnie tutaj apeluję do studentów, żeby spojrzeli od czasu do czasu na właśnie na tą mapę, żeby sobie uzmysłowić, o czym my mówimy. Proszę Państwa, no ja jestem tutaj w dosyć trudnej sytuacji, bo 15 minut to jest absolutnie czas niewystarczający. Zwłaszcza, że ja chciałem Państwu powiedzieć właśnie, że stoję przed takim dylematem trochę, ponieważ jakby to moje wystąpienie, pomysł na moje wystąpienie pojawił się niespełna 2 tygodnie temu, jak byłem w Kiszyniowie i namówiłem jednego z młodych pracowników, czy w średnim już trochę może wieku, pracowników Mołdawskiej Akademii Nauk, żeby szybko napisał mi tekst, tak? Tekst, który będzie jego spojrzeniem na kwestię tożsamości mołdawskiej. Jego, czyli pana, chodziło mi tutaj o pana doktora habilitowanego Walentina Konstantinowa, który, co ciekawe, 10 lat spędził w Jasach, tak? Tam studiował, tam zdobył stopień doktorski, więc jest to człowiek o pewnym, no, jasnym tutaj stanowisku w tych kwestiach, o których wczoraj mówiliśmy. Niewątpliwie jest rumunocentryczny, tak? Jest także jednak świadomy całej złożoności problemu, złożoności właśnie tych kwestii kształtowania się mołdawskiej tożsamości, czy tożsamości mieszkańców dzisiejszej Republiki Mołdawii. No tutaj był szereg różnych czynników. Ja, powiedzmy, nasz wspólny teraz tekst, bo ten tekst trochę przepracowałem, który dostałem od pana Konstantinowa, bo tam było, pewne rzeczy były jednak albo nieco pominięte, albo potraktowane w sposób troszeczkę jednak specyficzny, bo tutaj siłą rzeczy w centrum była świadomość rumuńskojęzycznych mieszkańców tej części kraju. Tutaj jestem o tyle w dobrej sytuacji, że następny referat będzie dotyczył kwestii tego zróżnicowania etnicznego. Więc tutaj wybaczcie Państwo, że ja nie będę wchodził w te szczegóły mówiące o tym, że nie tylko właśnie ta rumuńskojęzyczna ludność zamieszkiwała ten obszar, tak? Ten obszar od dawien dawna, można powiedzieć, miał charakter polietniczny. No i proszę Państwa, tak, ponieważ rzeczywiście czas nas goni, tutaj czasu jest coraz mniej, ja może powiem w ten sposób, że niewątpliwie problem świadomości narodowej odgrywał kluczową rolę w procesie formowania w Europie państw nowoczesnych. Właśnie świadomość narodowa stała u podstaw procesu tworzenia takich państw, zwłaszcza po I wojnie światowej. Mówię o tym okresie po I wojnie światowej, bo wtedy na miejsce w naszej części Europy, w Europie Środkowo-Wschodniej, w miejsce wielonarodowych imperiów, takich jak Imperium Rosyjskie, czy Imperium Habsburskie, no już wówczas zdemokratyzowane w dużej mierze Austro-Węgry, pojawiają się państwa narodowe. I tutaj można by sięgać do wpływu haseł rewolucji francuskiej, w ogóle wiek XIX był kluczowy. Ale tu od razu łapiemy się na pewnej sprawie. Wczoraj już była mowa, że niebawem, ale jednak nie 16, bowiem to jest wedle starego stylu, więc dopiero 28 maja obchodzić będziemy 200. rocznicę podpisania traktatu w Bukareszcie, który odrywał ziemię między Prutem a Dniestrem od Imperium Osmańskiego, od gospodarstwa mołdawskiego i przyłączał je do Imperium Rosyjskiego. I ponieważ, jak już wspomniałem, dla wielu narodów tej części Europy, ale tutaj szczególnie dla Rumunów, wiek XIX był bardzo kluczowy. Wtedy następują procesy, gdzie jakby na nowo tworzy się pewna sama świadomość, zmienia się bardzo mocno język, zmienia się alfabet. Ja już nie chcę wchodzić na szczegóły, mówiąc o takim przejściowym alfabecie, który był, powiedzmy, od początku lat 30. do 60., aż do przyjęcia tej wersji dzisiejszej, mocno wzorowanej na językach, współczesnych językach romańskich, zwłaszcza na francuskim, a częściowo także włoskim. Te procesy nie objęły jednak mieszkańców tych rumuńskojęzycznych
fizycznych mieszkańców obszaru, który stanie się później gubernią bezarabską. Ja już też nie chcę powiedzieć szczegóły, bo to tam się bardzo zmieniło, ale chcę powiedzieć na jeden fakt, zwrócić uwagę, co na przykład nieco mniej akcentuje tutaj mój kolega Walenty, tak? Bo proszę Państwa, byśmy się cofnęli do roku właśnie tego 1812. Jak ci rumuńskojęzyczni mieszkańcy tej części kraju odbierali przyłączenie do Rosji? Wówczas, jak się wydaje, odbierali raczej pozytywnie. Dlaczego? Bo wiem, przechodzili spod władzy Turcji albo spod władzy fanariotów, którzy rządzili wówczas gospodarstwami naddunajskimi i nie za bardzo cieszyli się popularnością wśród rumuńskojęzycznych bojarów, tak? Bo chodzi głównie jednak o tą warstwę społeczną, no pod skrzydła Rosji prawosławnej. Co prawda wynikły potem problemy takie, że kanoniczność tych różnych ksiąg, tak, prawosławia rumuńskiego, czy rumuńsko-kulturowego była kwestionowana przez patriarcha, czy przez, znaczy dokładnie nie przez tyle patriarcha, bo już nie istniał, ale przez cerkiew moskiewską, tak? Ale pierwsze lata to był dość duży okres swobody. Dość powiedzieć, że zagwarantowano wszelkie prawa, tak? Wszelkie prawa miejscowej elity bojarskiej. Szczególnie mam na myśli te dokumenty przyjęte w 1818 roku. I przez 10 lat ten status niektórzy z historyków porównują nawet do statusu Wielkiego Księstwa Finlandzkiego i Królestwa Polskiego pod, no z tego ostatniego pewnie z niewątpliwą przesadą, pod berłem carów, tak? Zachowano tam po prostu silne znaczenie miejscowe elity. Ale przychodzi 28 rok, zbliża się kolejna wojna z Turcją, no, następuje ujednolicenie, no i zaczynają się, można powiedzieć, tutaj schody, jeśli chodzi o udział elit rumuńskojęzycznych jakby w rządzeniu tym obszarem, tak? I coraz bardziej można tutaj zaznaczyć, że spada liczba bojarów, którzy wchodzą w skład szlachty rosyjskiej, imperium rosyjskiego, oni albo rusyfikują się, albo też po prostu zastępowani są przez właścicieli ziemskich rosyjskich czy zrusyfikowanych. Tam także i Polacy się trafiają, tak? To trzeba też o tym pamiętać. Więc tu te procesy są niesłychanie złożone, bo też to terytorium jest niejednolite przecież, tak? Zwłaszcza południowe obszary, tam gdzie wcześniej koczowała Orda Buziacka, one były na nowo zasiedlane. Ja jeszcze chcę powiedzieć o czymś jednym może, tak, tylko wywołać imię i nazwisko Dymitra Kantemira. To było 100 lat wcześniej, to też był człowiek niewątpliwie, który się gdzieś tam wahał między opcją rosyjską, bowiem przecież on poszedł na współpracę z Piotrem Wielkim, tak? I jakby to zapoczątkował, to jest jeszcze, to jest okres tej kampanii pruckiej, tak? Z 1711 roku, ale to też zapoczątkował pewną tendencję wśród części elit mołdawskich, nie tylko mołdawskich, tych powiedzmy sobie rumuńskoetnicznych, jakbyśmy powiedzieli. No, możemy to jeszcze sięgać nieco głębiej, bo Rosja uchodziła jako sojusznik przeciwko Turcji i gwarant, tak, praw prawosławnych na terenie Imperium Tureckiego. To zaczyna się zmieniać. Zaczyna się zmieniać zwłaszcza po okresie wojny krymskiej, tak? Gdy następują zmiany, które doprowadzą do zjednoczenia dwóch gospodarstw. Tego, co zostało po amputacji najpierw Bukowiny, a potem Bezarabii z gospodarstwa mołdawskiego i Wołoszczyzny. No i wtedy Rosja coraz bardziej jest postrzegana jako potencjalne zagrożenie. No i tutaj mamy, to ma także pewien wpływ na sytuację na terenie Bezarabii, bo tutaj także zaczęto traktować tych nielicznych oświeconych przedstawicieli miejscowej inteligencji, czy miejscowego ziemiaństwa, którzy patrzyli przychylnie na Rumunię jako potencjalne zagrożenie na tych obszarach przygranic. I proszę Państwa, następny przełom, który jest tutaj bardzo ważny, to jest oczywiście okres, gdy w czasie I wojny światowej następuje załamanie Imperium Rosyjskiego. Tak? Ponieważ właśnie już mówiłem, czas mam tutaj bardzo ograniczony, więc powiem tylko wtedy, że wówczas
No sytuacja też była na tym obszarze niesłychanie skomplikowana, tak? Jak popatrzymy sobie, kto tam walczy o władzę, no to mamy tam szereg różnych sił, tak? Mam na myśli ten okres, gdy załamie się państwo carskie, najpierw w wyniku rewolucji lutowej, a później jeszcze przejęcia władzy przez bolszewików, no będzie to taki bardzo niestabilny czas. On związany będzie początkowo z silną tutaj dominacją, tak, jeśli pod względem militarnym państw centralnych, zwłaszcza Niemiec. Ale jednak pamiętajmy, że Bezarabia była cały czas po wschodniej stronie frontu. Tutaj nawet cofnęły się wojska Królewskiej Rumunii, która od lata 16 roku była po stronie państw Antanty, czyli była sojusznikiem Rosji. Więc podpisanie pokoju brzeskiego na początku marca 18 roku zmieniło tutaj diametralnie sytuację wojsk rumuńskich. One musieli się wtedy dogadać z państwami centralnymi. Mamy pokój w Bukareszcie, tak? I w zamian za ustępstwa wobec państw centralnych otworzyła się szansa rozciągnięcia swoich wpływów na Bezarabię, która wtedy wyłoniła takie swoje własne ciało przedstawicielskie, Radę Kraju, Sztafelcyli. I tutaj też ludzie, którzy tam zasiadali, dość długo wahali się, no, patrzyli na mapę i zastanawiali się, czy taki twór może w ogóle istnieć samodzielnie. Tak? Obawiali się, co będzie dalej, kto zwycięży w wojnie domowej w Rosji, biali, czerwoni, czy może na przykład dyrektoriat ukraiński. A każda z tych sił politycznych miała tam własne plany co do Bezarabii. No i ostatecznie podjęto decyzję, no, żeby zbliżyć się, a potem zjednoczyć z Rumunią. Pierwsza z tych decyzji dotyczyła uzyskania takiego pewnego statusu autonomicznego, tak? Mam na myśli to, co stało się w kwietniu 18 roku. No później w końcu roku zrezygnowano całkowicie z tego i w końcu roku 18 uznano, że Bezarabia bezwarunkowo wchodzi w skład Rumunii. Tak? Powstaje wówczas Wielka Królewska Rumunia i wydawałoby się, tak, mamy 22 lata, które mogłyby zmienić tą świadomość, tak? Skonsolidować tą rumuńską świadomość narodową mieszkańców, rumuńskojęzycznych mieszkańców Bezarabii. A tak się nie stało. Też na ten temat troszeczkę mówiliśmy. Proszę Państwa, ja mam przed sobą może taki, bo czasu naprawdę jest niewiele, ale zacytuję tylko fragmenty z raportów polskich konsulów w Kiszyniowie, tak? Polscy konsulowie nie byli raczej nastawieni antyrumuńsko, tak? Bowiem Rumunia była sojusznikiem Polski przeciwko tutaj przewidywanym zakusom ze strony Związku Radzieckiego, tak? Miała bronić południowej flanki przed atakami. Ale tutaj raporty bardzo krytycznie oceniają politykę rumuńską wobec mieszkańców Bezarabii, tak? Podkreślają zwłaszcza niegospodarność poszczególnych rządów, powszechną korupcję, brutalne traktowanie mniejszości narodowych, szczególnie źle ocenione odsunięcie od posad starej, doświadczonej kadry urzędniczej i zastąpienie jej Rumunami z zaprutu bądź miejscowymi karierowiczami. W jednym z raportów z 28 roku pisano: sami Rumuni przyznają, że administracja Bezarabii jest fatalna, że pojechali tam najgorsi, najmniej uczciwi urzędnicy z całej Rumunii. No a generalnie urzędnicy rumuńscy słynęli raczej z tego, że brali bakszysze, tak? Byli dość mocno skorumpowani. No i to mocno jakby zaciążyło na sytuacji, ale jednocześnie był pewien element pozytywny, tak? Tutaj jeszcze chciałem tylko o tym wspomnieć, że jednak wielu mieszkańców tych rumuńskojęzycznych, dla wielu mieszkańców rumuńskojęzycznych otworzyła się szansa zdobycia oświaty w języku rumuńskim. W szkołach, których liczba wzrosła dwukrotnie w okresie międzywojennym oraz na uniwersytetach, oczywiście nie na terenie Bezarabii, bo tam takowych nie było, tak? Ale na terenie dawnego królestwa, tak? Czy też Siedmiogrodu i tam rzeczywiście pojawia się taka grupa. Ale teraz, żeby przyspieszyć sytuację, przychodzi ta data, która jest związana także częściowo tutaj z naszą ulicą, tak? 28 czerwca, to prawda, 40 roku,
Związek Radziecki, który nigdy nie uznał, tak, przyłączenia Bezarabii do Rumunii, utworzył w 1924 roku tą autonomiczną, socjalistyczną, Mołdawską Socjalistyczną Republikę Radziecką w ramach Ukrainy, no, wykorzystał sytuację międzynarodową i zażądał 26 czerwca, przedstawił ultimatum, dał 24 godziny, żeby Rumunii ewakuowali swoje siły. Tak? I tutaj też ja chciałem powiedzieć, że Rumunii chyba już wcześniej zdawali sobie sprawę, bo nie pobudowali na tym obszarze większych instalacji wojskowych, tak? Co między innymi Polacy wymawiali przed 1939 rokiem, że tak naprawdę oni jakby zdawali sobie sprawę, że w razie ataku, tak, Armii Czerwonej będą się raczej bronić na Prucie albo gdzieś tam na stokach Karpat. I proszę Państwa, i teraz jest kluczowe pytanie, czy jest. Tak? Jak wygląda to, przepraszam, już przechodzę do konkluzji, tak, czy na terenie dzisiejszej Mołdawii, byłej Republiki Radzieckiej, istnieje czy nie istnieje ostatecznie sformułowana tożsamość narodowa? Wydaje się, musimy powiedzieć, że jeszcze nie istnieje, jest w trakcie procesu formowania i jeszcze nie możemy powiedzieć chyba, tak mi się wydaje, tak, i tak się wydaje mojemu koledze tutaj z Kiszyniowa, czy będzie to identyczność rumuńska, czy będzie to identyczność, tak, narodowa, powstała na bazie istnienia państwa niepodległego, tak? Państwa niepodległego w postaci Republiki Mołdawii. To jest pytanie otwarte, bo myślę, że ta nasza konferencja próbuje udzielić właśnie odpowiedzi na to pytanie. Przepraszam, że przedłużyłem nieco, dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie panu doktorowi.